miejsca gruntów krajowych, jest w razie wiejskim Dolnego Powiśla. Pod uwagę biorę XX wiek i XXI wiek, ponieważ baza źródłowa, jaką brałam, to są zdjęcia wykonane pomiędzy 1925 a 1945 rokiem i późniejsze zabytki, które po prostu zachowały się do dnia dzisiejszego. Powiśle. Region, nie region. Do dnia dzisiejszego jest dyskusja, czy w zasadzie Powiśle jest regionem. Bo oczywiście nie dyskutujemy, że mamy Warmię, mamy Mazury, mamy Kujawę, mamy Kociewie, mamy Kaszuby, no i mamy coś po środku. Nazwa dwudziestowieczna i generalnie rzecz biorąc, niektórzy mówią tak, inni mówią nie, jedni mówią Powiśle, drudzy mówią Dolne Powiśle. W tym najszerszym zakresie rzeczywiście od rzeki Osy na południu aż po Elbląg, czy nawet Morze Bałtyckie, tak się rozciągało Powiśle. Od wschodu Warmia, Mazury ograniczały, a od zachodu Wisła. Dlaczego Dolne Powiśle? Ponieważ generalnie zajmuje się tylko tym obszarem, od linii Malborka, ponieważ tak na dobrą sprawę powyżej Malborka to mamy Ruławy, mamy Wysoczyznę Elbląską i one generalnie odcinają się jako samodzielne obszary. Natomiast jeśli chodzi o historię od średniowiecza, to rzeczywiście to był obszar zamieszkany przez Pomezanów, Pogezanów. W późniejszym okresie mamy czas, kiedy były Prusy książęce i znowu jak gdyby wyodrębnione, później część Królestwa Pruskiego, więc generalnie rzecz biorąc wydaje się, że historia troszkę wskazuje, iż to jest swoisty region. Oczywiście po 1945 nastąpiła wymiana ludności, ale być może za bardzo się skupiamy na tym wieku XX, bo wcześniej tych wymian ludności było bardzo dużo i nie tylko w naszym regionie, ale w innych. I jakoś to niewiele zmieniło. Miejsca kultu, kapliczki, krzyże przydrożne. Oczywiście nie jest to najbardziej, powiedzmy, naszpikowany tymi elementami obraz, ponieważ z lewej strony właśnie mamy Dolne Powiśle, natomiast z prawej strony mamy Warmię, więc jest porównanie, troszkę mniej jest tych elementów, ale jednak całkiem sporo. To, co było przed II wojną światową, to, co wtedy próbowano zinwentaryzować. Mamy Kołoząb w powiecie Sztum. Od razu widać, że w zasadzie ta kapliczka jest jak gdyby lekko opuszczona, ponieważ ta zieleń gdzieś tam wybija, nie jest to miejsce zagospodarowane, więc być może ona funkcjonowała jako miejsce kultu, ale raczej tak już lekko porzucona. Sztum. Na Chorągiewce jest data 1742. Wydaje się, że może być to dyskusyjne, czy jest aż tak stara ta kapliczka, czy może tylko po prostu w pewnym momencie otrzymała tę chorągiewkę. W każdym bądź razie dzisiaj się lekko rozsypuje. Może być taka stara. Jeśli by była taka stara, to by była najstarsza w regionie, minięta. W powiecie Sztum. Czarno-białe zdjęcie to jest to przedwojenne, a z prawej strony mamy pięknie odnowioną, cudownie wyglądającą, biało-błękitną w barwach właśnie takich maryjnych kapliczkę, aczkolwiek ja bym się raczej skłaniała do powrotu do tej jednak do cegły, gdzie widzę wątek ceglany, widzę jak to było budowane i to też może wskazywać na okres, kiedy powstawało. Tychnowy. Kapliczka z 1853 roku. Rzeczywiście mnóstwo tych kapliczek XIX-wiecznych i krzyży przydrożnych właśnie na początku XX wieku było inwentaryzowanych, było fotografowanych,
ponieważ no, badacze regionu uważali, że one już wtedy giną z krajobrazu. Tymczasem minęło 100 lat i cały czas mówimy, że kapliczki giną z krajobrazu. Ale nadal są. Tak, nadal są. Korzeniewo, kapliczka z 1946, a więc mamy tutaj kapliczkę, która powstała po II wojnie światowej i pełniła taką formę miejsca zgromadzeń, żeby się po prostu ludność lokalna modliła. O ile w latach 80., 90. rzeczywiście były jeszcze śpiewane pieśni majowe, przy kapliczce były dwie ławeczki, które się zawsze wystawiało, no to później funkcja ta zanikła, ponieważ przeniesiono ją do kapliczki, tudzież kaplicy, w której po prostu odbywają się msze, więc w dniu dzisiejszym tylko następuje wymiana kwiatów. Co jakiś czas odnowiona była w tym roku, więc jeszcze ludność miejscowa nie zapomniała o tym i wymienione ogrodzenie, bo też już płakało troszeczkę rdzą. W pastwie mamy tutaj kapliczkę, która rzeczywiście ma świeże kwiatki, ładnie wstążeczki, chorągiewki, biało-czerwone, bo rzeczywiście tam jeszcze miejscowa ludność dba o to i to funkcjonuje przy różnego rodzaju uroczystościach. Wianowie. Mamy figurę Matki Boskiej, która jest repliką, ponieważ oryginalna została zniszczona w 1939 roku. Oryginał powstał po wygraniu plebiscytu, właśnie w podziękowaniu za to, że wygraniu, przegraniu, po prostu Polacy otrzymali małą cząstkę ziemi, otrzymali tak zwaną Małą Polskę, 5 wsi, które przynależały do Polski i to było właśnie w podzięce za to, a Niemcy postanowili troszkę, że tak powiem, nabruździć. Skoro jest miejsce, jak gdyby symbol, który skupia, no to jeśli zniszczymy symbol, to może ta społeczność się rozpadnie. Straszewo w powiecie kwicyńskim. Proszę zwrócić uwagę na to, jak był wykonywany krzyż, bo w dniu dzisiejszym raczej dominuje prostota, natomiast te sprzed 1945 roku jednak pokazują o wiele lepiej rozwiniętą snycerkę. Tutaj mamy kawę w sztumie, również mamy z wizerunkiem z Chrystusem, daszek tam u góry, który zabezpiecza, no i oczywiście zielenie. Proszę? Tak, tak, tak. Mówię, te czarno-białe są właśnie z tego zbioru 1925-45. Wtedy, kiedy po prostu były no, przez lokalnego, przez kwicyńskiego pustosza fotografowane, albo przez kogoś, kto na jego prośbę. W sztumskiej wsi coś, co w ogóle zanikło. Z prawej strony mamy zdjęcie przedwojenne. I tu są wieńce, no ja już z własnego doświadczenia absolutnie nie kojarzę, żebym kiedykolwiek, gdziekolwiek widziała wianuszki z kwiatkami. Z lewej strony mamy zdjęcie z lat 50. I tu już rzeczywiście wiankę, może to był tylko kwestia okresu robienia zdjęcia, natomiast w dniu dzisiejszym krzyż ten nie istnieje, z tego co mi wiadomo. Albo jest zastąpiony przez takie zwykłe, prosty betonowy. Albo porządny betonowy. Albo porządny betonowy, no też, też mogłoby się zdarzyć. I takie bywają. W każdym razie czasami po prostu te elementy niszczeją i znikają z krajobrazu, szczególnie kiedy wychodzą gdzieś tam z użycia, nie? Tu kolejny krzyż sprzed kościołów w Kalwie. Także ten element pojawiał się nie tylko na rozstaju dróg, ale również właśnie czy przy kościele, czy jako forma dziękczynienia czasami gdzieś tam na prywatnie, nie? Tu krzyż w Waplewie Wielkim i
wskazana jest droga do Gdzieżgonia, na Chrisburg. Także... To nie jest Powiśle, ale chciałam pokazać, w zbiorze właśnie naszym znajduje się ta fotografia, czy też negatyw. W każdym bądź razie tego typu krzyży w naszym regionie nie było, z takimi zakończeniami. 43 lat miał pan, który, 43 lata miał pan, który zmarł i po prostu Karl Gogolin otrzymał krzyż gdzieś tam. Dobre słowiańskie nazwisko. No. Jak? Dobre słowiańskie nazwisko. Gogolin. Śląskie. Karolina. Tak. Nie śląskie, słowiańskie. Krzyże powstawały i powstają w przypadku różnego rodzaju obchodów. Tutaj akurat mamy pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski i w latach 70. No, tylko o, ponieważ niszczeje, to już część po prostu gdzieś tam zanika. Za chwilę zostanie tylko 197, podejrzewam. W każdym razie, rzeczywiście krzyż jest zadbany, w maju robione zdjęcie, są świeże kwiatki, roślinność wokół posadzona, pięknie zadbane. Takie też się bywają. Tu natomiast jest krzyż w Lipiankach, wcale niedaleko, w środku wioski. I rzeczywiście tutaj widać, że ten krzyż jest no, bardziej zaniedbany. Nie pełni już jak gdyby miejsca takiego zbierania się lokalnego, czy ewentualnie społeczność lokalna nie uważa za cenne ozdabianie tego miejsca w jakiś sposób szczególny. Ale jest nowa droga obok i można ścieżką rowerową dojechać. Barcice. Mamy ładnie ogrodzone, pomalowany płotek, też rzeczywiście w tych takich barwach charakterystycznych dla regionu, ta zieleń, czy niebiesko-zielone. No bo trzeba brać pod uwagę, że to nie tylko ludność katolicka, ale również i inna mieszkała na tych terenach. Czy co są dwa piękne cmentarze? Tak, tak, będzie o tym też. Mareza. Tu chciałam pokazać, że nie wszystkie kwiaty w maju wymieniamy już w tym momencie. Początek maja wydawałoby się, że powinny być odświeżone, a jednak ktoś tam zapomniał. O ile są te miejsca, powiedzmy, mniej prywatne, to jeszcze społeczność o nie dba. Natomiast jeśli rzeczywiście dana rodzina wystawiła jakiś dziękczynny krzyż, to jeśli nie dbają, no to inni o to nie dbają. A to nie były sztuczne kwiaty? To są sztuczne, ale one są tak stare. Ale dobry plastik, to co wymieniać? Sztuczne kwiaty się pojawiają, niestety te świeże trzeba by było zdecydowanie coraz częściej wymieniać. Nie? Natomiast sztucznych kwiatów jest coraz więcej, ale mimo wszystko je też trzeba co jakiś czas wymieniać. Nowa Wieś Malborska. Mówiłam, że w terenie nie ma już tych wianuszków, ale powiem szczerze, że takie właśnie rozlokowanie tych sztucznych kwiatków pokazuje, że gdzieś tam w pamięci może istnieć sposób zdobienia, ale to może tylko być taka mała zbieżność. I krzyże, które powstają niestety wzdłuż ulic, odrobinę zbyt wąskich, z odrobinę zbyt dużymi drzewami, ale prostych. Po prostu osoby, miejsca wypadków zwyczajnie. Jeśli wypadek wydarzył się gdzieś daleko, no to wiadomo, że być może pojawi się ten krzyż, być może nie. Natomiast jeśli ktoś zginął w bliskości domu, no to rodzina pamięta. I rzeczywiście regularnie tam pojawiają się kwiaty, pojawiają się świeczki, pojawiają się różnego rodzaju znaki, że pamiętamy, nie? Dobra. Kapliczki, które są wymienione, które były fotografowane, wszystkie pochodzą z powiatu sztumskiego. Wszystkie. Krzyże przydrożne, większość powiat sztumski,
wies Kwidzyńskiego z Iławy. I to pokazuje, że być może ten właśnie żywioł katolicki, typowo polski, reprezentowany był właśnie przez te znaki, bo o ile mówimy, że Prusy zachodnie później przeszły do pod niemieckie władanie, że w czasie plebiscytu nie wygraliśmy, bo przecież generalnie wszędzie klęska, no to jednak miejscowa elita starała się dbać o to, żeby jednak polskość krzewiła się. Kilka zdjęć, które pokazują innego rodzaju krzyże, bo cmentarze. Tak? Cmentarze w Waplewie Wielkim, cmentarz w Waplewie Wielkim. Tutaj piękna smycerka z lewej strony, po prostu cacko. No, takich rzeczy już w dniu dzisiejszym się zdecydowanie nie wykonuje. Krzyż Prus Zachodnich. Czasami może się wydawać, że katolicyzm trochę zawłaszczył sobie symbol krzyża. A inne wiary muszą jak gdyby odejść na bok. Krzyż Prus Zachodnich w miejscu przy granicy Niemiec, Polski i Wolnego Miasta Gdańska wystawili Niemcy jako znak, że te ziemie należały od zawsze do Prus Zachodnich. I cmentarze menonickie, ewangelickie, które przed II wojną miały się bardzo dobrze. Widzimy piękne, zadbane cmentarze. Tutaj akurat nie po Wiśle, ale Dragacz. Przedwojenne zdjęcie i obecny stan. Więc wystarczy czasami stulecie, żeby coś po prostu znikło z krajobrazu. Tak na dobrą sprawę. Tak. Cmentarz menonicki w Barcicach. Teoretycznie zadbany, ale tutaj młodzież dba coraz bardziej, bo ten napis czarny jest po prostu markerem. Więc zdecydowanie lepiej widać z daleka, ale jak się podejdzie, to po prostu zniszczy, nie? Kościół ewangelicki przed wojną w Pastwie, czy zbór ewangelicki, dzisiaj jest to kościół katolicki, nadal funkcjonuje i jest zadbany w Janowie. Tu mamy także krzyż przed samym kościołem, pamiątka Misji Świętej. I kapliczka, tudzież kaplica w Korzeniewie, bo miejscowi tylko mówią o tym jako o kapliczce. Tam się odbywają dzisiejsze msze, dzisiaj się odbywają majówki. I miejsce takie, o których się nie mówi. Miejsce kultu to także dom. W domach przecież mamy obrazy, w domach mamy różnego rodzaju właśnie tego typu relikty przeszłości, bardzo piękny ołtarz z XIX wieku, funkcjonował jeszcze na początku XX wieku w rodzinie, plus wyposażenie, drobiazgi, kilkanaście przedmiotów razem z książeczką Tychnowy. Centrum jak gdyby polskości, ale mamy wyposażenie, o które nie mówi nam o źródle, natomiast książeczka jest w języku niemieckim. I to na tyle. Dziękuję.